Opisana jest droga morska, gdzieś w okolice, powiedzmy, dzisiejszego Libanu. Stąd ruszamy. My zaś, ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolomajdy i, pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. Wyruszywszy zaś nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: to mówi Duch Święty. Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy: niech się dzieje, wola Pańska. No, kolejny wgląd w życie chrześcijan tamtych czasów. Podobny schemat. Zobaczcie, tu coraz takie nowe miejsca i są już kościoły, czyli widać, że nasycenie Turcji, zachodniej Turcji dzisiejszej i tego obszaru Syria, Liban, Izrael dzisiejszy, no było już duże, że wszędzie byli bracia, no tam tydzień, tu jeden dzień, aż doszli już do Cezarei. Cezarea, no to można powiedzieć taki najbliższy port z Jerozolimy. Tak jak tam na mapie sobie możecie zobaczyć, to coś jak dzisiejszy Tel Awiw, by tak gdzieś te okolice, czyli to już jest no, blisko Jerozolimy, dzień, dwa drogi, tam w zależności jak się spieszyć. Nie? I no, miasto oczywiście o charakterze bardziej rzymskim, czy takim no, pogańskim, rzymsko-greckim, ale no też widać, że tam sporo Żydów pomieszkuje. Także tych spotkań nie będziemy omawiać, bo już omówiliśmy to wcześniej, gdzie byli, gdzie to oni byli. W Tyrze, nie? Teraz ciekawa jest to spotkanie z Filipem. Nie? Filipa poznajemy w Dziejach Apostolskich na początku, kiedy zostaje wybrany do usługiwania przy stołach, do zarządzania logistyką kościelną, można tak powiedzieć, bo powstał konflikt, że źle jest rozdzielana żywność, że tam z jednej, tam powiedzmy, geograficznej jakiejś strony młody kościół, jedni stąd przyjeżdżają, drudzy stąd, czyli wschodnie wybrzeże Chicago, no i jest zazdrość, jest porównywanie się, jest no, jakieś ryzyko podziału. Apostołowie się zbierają, radzą, co z tym zrobić. Wymyślają, że trzeba właśnie spośród tych no, rzekomo pokrzywdzonych bardziej wybrać, bo takie greckie imiona tam bardziej są, dlatego tak mówię, że bardziej z tych więcej wybrali, żeby ci przybysze nie czuli się pokrzywdzeni. Wybierają siedmiu bardzo dojrzałych mężczyzn, mądrych, pełnych Ducha Świętego, cieszących się dobrą reputacją i zaradnych w tym obszarze, i oni mają pomóc apostołom w zarządzaniu tą częścią Kościoła, czyli logistyką, rozdzielaniem żywności i tak dalej. A apostołowie mają się oddać głoszeniu słowa i modlitwie, bo zaniedbywali te obszary przez tę służbę przy stołach, nie? Pojawia się tam właśnie Filip i od razu też widzimy jego użycie przez Boga w dziedzinie ewangelizacji, bo
to on z tym dworzaninem królowej tam z południa, nie, podchodzi do wozu, zaczyna rozmowę i to Duch Święty tym, że tak powiem, Duch Święty aranżuje tę sytuację, ale on jest posłuszny, nie? Bo Duch Święty go tam, powiedzmy, stawia, ale kiedy widzi wóz, no to on podchodzi, on słucha, on rozpoczyna rozmowę, czy rozumiesz, co czytasz i tak dalej. I efekt jest taki, że ten człowiek oddaje życie Jezusowi i chce się ochrzcić, a potem w radości jedzie dalej ze swoją ekipą. Prawdopodobnie te kościoły, które później tam gdzieś w Etiopii do dzisiaj są, no to mogły być przez niego już zakładane, nie? A Filipa Duch Święty zabiera i przenosi właśnie w te okolice, gdzie tu jesteśmy. Tam zdaje się do Azotu go przeniósł, o ile pamiętam, ale to są gdzieś te bliskie okolice. I teraz go widzimy, że on osiedla się w Filipii nad morzem, zakłada rodzinę, znaczy on już tam może i miał, nie? Ale w te podróże z Duchem Świętym samodzielnie odbywał, teraz jest z żoną i ma cztery córki, nie? Tu niektórzy panowie, jak mają same córki, no to tak walczą, żeby mieć jeszcze syna. Zobaczcie, on się tam z tym zgodził, nie? Nie widać było, że to jest jakieś niedocenienie ze strony Boga, nie? Miał cztery córki i dobrze, nie? Trzeba się tak samo cieszyć, jakby miał czterech synów, bo tu cecha charakterystyczna tych córek, czy jakie są cechy charakterystyczne tych córek? Że dziewice. Dziewice, czyli inaczej mówiąc, że się dobrze prowadziły, nie? Że pod względem moralnym nie stoją na żadnym, znaczy, no, wiecie, no nic złego nie można od nich powiedzieć i ktoś jeszcze mówił, że prorokowały, nie? Czyli zarówno ich życie moralne, jak i życie duchowe jest wzorowe, nie? Stąd rodzice mogą być dumni, nie? Jeszcze te córki nie wyszły za mąż, nie wiemy, czy wyjdą. To też kolejna taka pociecha dla rodziców, no, że nie ma tych mężów, to nie ma. No, są córki, które moralnie żyją i służą Jezusowi, bo tu widać, że w kościele prorokowały. To rzeczywiście, choć kobieta nie mogła nauczać, to mogła prorokować. Nie? To w liście do Koryntian też tam tośmy widzieli. No bo prorokowanie, no to jest powtarzanie tego, co Bóg mówi. Nie? No to nie one wymyślały, bo nauczanie, no to już nauczyciel decyduje, co mówi, nie? No a prorok powtarza, nie? Tu zresztą ten Agabus później podobnie też, no mówi, Duch Święty mówi, no i on cytuje, no i tyle, nie? Także Bóg w taki sposób używał te kobiety i też do tego grona dołączył się prorok Agabus, nie? Czyli mamy opisane życie rodzinne Filipa. Zanim przejdziemy jeszcze do tej drugiej części, czyli tych proroctwach, że tam zwiążą Pawła, to jeszcze możemy o tym Filipie się zatrzymać. Zobaczcie, że on prowadził bardzo takie aktywne życie kościelne, takie, znaczy, może takie, że był na samej szpicy działania Kościoła i Ducha Świętego, nie? Wtedy tu staje się tym diakonem, później ta akcja z tym eunuchem, a potem słuch zaginął, nie ma go, nie? Narracja o nim nie wspomina, narracja Biblii, no ale co on robi? Możemy interpolować, czyli wejść pomiędzy, nie? Mamy ten okres z początku Dziejów Apostolskich, no i mamy teraz, no i co on robił przez resztę tego czasu? Czyli na pewno ewangelizował, nie? Co jeszcze robił? Przyjmował przyjemność, w sensie był takim punktem, do którego oni mogli zawsze przyjść. Prowadził taki otwarty dom, no, gdzie bracia, być może u niego się jakaś grupa biblijna albo i kościół spotykał. Co jeszcze robił? Córki. Wychowywał córki, nie? No bo one tu są jako już dorosłe.
Od tamtego czasu właśnie gdzieś taki okres minął. Kilkunastu lat, może więcej, nie? To tam trzeba by historycznie nanieść na mapę tych dat. To nie jest takie łatwe, są tam dyskusje, no ale tak szacujemy, że tu minęło dobre kilkanaście lat. Wychowywał córki, co jeszcze robił? No miały też swój dom, czyli... Noż właśnie. Tak, zobaczcie, zarobił pieniądze na dom. I jeszcze tutaj jest, że cała ekipa Pawła tam dłuższy czas u niego była. No nie widać, żeby to był jakiś problem dla nich, nie? Czyli był człowiekiem zamożnym, dorobił się jeszcze, nie? Czyli to wszystko w międzyczasie przez te kilkanaście czy dwadzieścia parę lat jemu udało się dokonać, nie? No ale o tym szczegółów nie mamy, nie? Mamy tylko, jakśmy go tam zastali i teraz mamy jego służbę w kościele już w innym, w Cezarei, to zobaczcie też, że zmienił kościół. To też jest, nie? Zmienił kościół nie w takim sensie, że się z kimś pokłócił czy coś tam tego, tylko Bóg go postawił w innym miejscu i on to samo, co tam, robi teraz w innym kościele, nie? Służy jako jeden ze starszych mężczyzn, no bo już w tym momencie ma więcej lat. Jest jakimś i poważanym, i takim, no, jakby to powiedzieć, zamożniejszym, czyli jak jakaś przyjeżdża grupa czy delegacja, no to akurat do niego przyjeżdżają. Mówię, prowadzi ten otwarty dom, musi mieć dość duży ten dom. Tu raczej nie wynajmował, tylko no, to jest dom jego, nie? Czyli tu raczej bym obstawiał własność, nie? Że on się dorobił. Chyba to nie było takie oczywiste posiadanie domu w mieście, nie? W tamtych czasach, bo gdzieś tam na wsi, że sobie jakąś tam chatkę z dykty zrobił, no to każdy gdzieś tam mieszkał, nie? Ale dom w mieście to chyba jest troszkę wyższy poziom zamożności na tamte czasy, nie? No i to wszystko o nim wiemy. Ważne jest takie zastosowanie, że wielu tych historii my nie znamy z Biblii. Bo wiecie, to by trzeba całą chmurę załadować tymi opisami życiem każdego człowieka, nie? Można z tego taki wniosek wysnuć, że pewne rzeczy w naszym życiu będą ważne, dobre, ale takie z poziomu normalnego, nie? Czyli kupno domu, wyjście za mąż lub to, no, jak to się mówi, ożenienie się, urodzenie dzieci, wychowanie dzieci, nie? Że to wszyscy robią. Nie, lepiej lub gorzej, wierzący i niewierzący, no i te rzeczy będziemy robić, nie? Oczywiście potrzebujemy pomocy Boga, mądrości Boga, będziemy się w tym, no, doskonalić, uczyć i tak dalej, ale są takie rzeczy, gdzie zrobimy coś niezwykłego w życiu. To nie będzie, że codziennie albo co poniedziałek będziemy robić niezwykłe rzeczy w swoim życiu. To może być kilka rzeczy w całym życiu, nie? Jeśli byśmy zobaczyli takie przykłady w Biblii, no to tu mamy tego Filipa, kilkadziesiąt lat jego życia, nie znamy, ale wiemy, że no, tu odegrał taką rolę przyjmowania apostoła Pawła, może to nie jest wielka rola, no ale wtedy w kościele, tym początkowym, no to on odegrał wielką rolę, nie? Był takim zaraz w drugim szeregu za apostołami, a jeśli chodzi o ewangelizację, no to Duch Święty, że tak powiem, w samodzielną misję go wysyłał. Nie? Możemy zobaczyć jeszcze kilka takich postaci w Biblii. No na przykład ten Józef z Arymatei. Nie? Też nie znamy w ogóle jego życia. Nie? Gdzieś on sobie żyje, gdzieś tam obserwuje życie Jezusa i w pewnym momencie robi takie coś niezwykłego, nie? Kiedy to ciało Jezusa zabiera do swojego grobu i potem znowu słuch o nim zaginął. Nie? Na pewno tam dobre rzeczy dalej robi, ale już nie są to takie rzeczy wybitne, nie? Takie właśnie, że historia to odnotowuje. Warto też tak na swoje życie spojrzeć, że to będzie kilkadziesiąt lat takiego, no, mozołu, znoju, czy tam radości takich, no, rodzinnych, materialnych, doczesnych, małych. I to nie jest złe. Tylko trzeba jeszcze właśnie być otwartym na to, że w pewnym momencie życia, w pewnym momencie historii Bóg może mnie użyć do rzeczy wyjątkowych, nie? Że
mogę dokonać jakiegoś zwrotu akcji w swoim życiu, krótszego lub dłuższego, który się odbije na historię, nie? Który wywrze wpływ zdecydowanie na historię i albo tam będę już lewitował do końca, albo po prostu później tę rolę odegram i znowu wracam do jakiegoś takiego życia, powiedzmy, normalnego, a potem znowu może się coś zdarzyć, nie? Tak jak w Polskę idziemy, nie? Także to życie Filipa, no ono nam pokazuje, że są takie momenty bardzo niezwykłe w życiu chrześcijanina, no i są niekiedy dziesiątki lat życia normalnego. I to trzeba dobrze przeżyć, nie? Mówię, więcej jest tego życia normalnego, dlatego na nim się trzeba koncentrować, by dobrze tu w dyscyplinie, w służeniu innym, w miłości do innych realizować, ale cały czas być otwartym, czy czasem to teraz Bóg mnie gdzieś nie pociągnie wyżej, nie użyje do czegoś niezwykłego. Nie? To takie moje wnioski po Filipie. Oczywiście cały czas fundament był zdrowy. Nie? To był człowiek właśnie bogobojny, pełny Ducha Świętego, mądrości, cały czas zaiwaniał i robił to, co trzeba w życiu i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, że takiego człowieka w jednym czy w drugim miejscu Bóg się nim posłuży. Druga część no, dotyczy już konkretnego proroctwa. Nie? Zobaczcie, że zostały użyte elementy teatralne, nie? Że choć prorok, choć mógłby tylko wyrecytować, no to często, jak patrzymy na proroków Starego Testamentu, to Bóg używał teatru, żeby pewne rzeczy no bardziej tam dotarły do odbiorców, nie? Czyli nie tylko treść, ale zobaczcie, i forma były dla Boga ważne, czy są dla Boga ważne, nie? Tam różne, weź tam jakiś dzban, nie? W Starym Testamencie, albo tam rozbij na ich oczach, albo tam weź sobie, pójdź do tej prostytutki i pokaż im, jak oni żyją, nie? Coś, różne takie elementy, to się nawet nie teatr nazywa, tylko jakoś tak inaczej. Takie coś, że... Performers, właśnie, nie? Że tutaj jest ewidentnie performers, że bierze ten pas i teraz właśnie zobaczcie, że ta treść jest dostosowana do tej sztuki, nie? Do tej perform, nie? Że mówi o pas tego, znaczy człowiek, do którego należy ten pas, będzie o tak związany przez Żydów w Jerozolimie i wydany poganom, nie? To wczoraj trochęśmy o tym mówili, że te poganie, czyli Rzymianie, nie, że tutaj też rzymski sąd, to nie bez znaczenia, bo sprawa się staje międzynarodowa, można imperialna, nie? No i co tu się dzieje? Zobaczcie, kiedy to proroctwo już tak jasno pada, prawdopodobnie te córki tam też jakoś coś prorokowały, no ale ten jakiś taki ważny, rozpoznawalny prorok mówi te rzeczy. Co się dzieje? Jaka jest reakcja? Rozpacz. Rozpacz. Mhm. I co robią? Aby nie szedł do Jerozolimy. Nie? Chcą go ratować, żeby nie szedł do Jerozolimy. Kto to robi? Wszyscy Łukasz. Łukasz, wiemy tam, że później był Tytus, nie? Bo w Jerozolimie go spotkamy, no to on już i tu musi być, nie? Czyli zarówno miejscowi chrześcijanie, tam pewnie z Jerozolimy też przyszło paru z tym prorokiem Agabusem, i uczniowie Pawła, grupa misyjna. Nie? Zobaczcie, że no tu siła złego, nie? Znaczy w sensie ten przekaz jest mocny, żeby nie szedł do tej Jerozolimy. Nie? No i teraz czy oni dobrze zrobili, czy źle? Czyli chcieli na pewno dobrze, nie? Kierowali się swoją wizją miłości do apostoła Pawła, nie? No ale czy zrobili dobrze, ja się pytam. Że chcieli dobrze, no to wiemy, ale czy zrobili dobrze? Słowa Pawła są takim odpowiedzią, że rozdzierali jego serce. Co czynicie? Płacząc i rozdzierając serce moje. No ja to odbieram jako naganę, nie? Bo tutaj jest, no przecież ten rozdział wcześniej
23 wersecie. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Tak. I tam wcześniejśmy, że zniewolony przez ducha, nie? Tam, gdzie to było, zobaczcie. O, 22. I oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka, prócz tego, że właśnie ten werset, te więzy, nie? Czyli, no, Paweł tu miał jasne objawienie, że ma iść do tej Jerozolimy, że coś tam ważnego ma zrobić, coś go czeka. Nie wiedział co, wiedział tylko, że to będzie nieprzyjemne, nie? I oni, przynajmniej ci jego towarzysze, o tym wiedzą, nie? Bo to, że miejscowi tam by tak zareagowali, no to pół biedy, ale ta jego grupa misyjna nie powinna się do tego dołączać, nie? Co czynicie? Płacząc i rozdzierając serce moje. Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Widać, że oni tak nie przestają, a gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieli, niech się dzieje. Wola Pańska. No raczej to tak powiedzieli z rezygnacją, nie? Nie jest to tak, że a no to fajnie, niech się dzieje wola Pańska, tylko no tak, że będzie źle, ale się temu poddają, nie? Tak. Nie widzieli wielkiego triumfu, nie widzieli jakiejś korzyści z tego, co się ma za niedługo wydarzyć, nie? Tak się poddają z rezygnacją, tak bym odczytał ten ostatni werset. No, jakie z tego z kolei zastosowania? No tu mamy sytuację szczególną, że jest bezpośrednie objawienie, nie? Że Paweł ma bezpośrednie objawienie od Ducha Świętego, że trzeba jechać, nie? Tu nie zawsze. Znaczy, my nie mamy takiego bezpośredniego objawienia, czyli ta sytuacja tylko, można powiedzieć, w daleki sposób odzwierciedla nasze problemy. Nie? Ale może być taka sytuacja, że wszyscy ludzie, nawet życzliwi wam, będą wam mówili, nie rób tego. Nie? No i jeśli to jest coś ewidentnie głupiego, nie ma to związku z życiem dla Jezusa, z poświęceniem się dla Jezusa. No jakie takie przykłady, no ktoś mówi, no a ja sobie wsiądę na motor i pojadę zobaczyć, co się dzieje na Białorusi, bo jestem ciekawy świata, nie? No i my byśmy tam mówili, no puknij się w głowę, no po co będziesz tam teraz, kiedy właśnie łapią Polaków, no bo jeśli tam on miał jakieś misyjne cele i tam miał jakieś tego, no to rozumiem, ale jeśli tylko z takiej pustej ciekawości, no to raczej bym odradzał, nie? I parę innych jeszcze tam przykładów można by takich wymyśleć, że wtedy lepiej posłuchać opinii innych ludzi, nie? No ale niekiedy mamy jakąś taką misyjną potrzebę, nie? Na przykład gdzieś tam jechać do jakiejś grupy biblijnej. No różne rzeczy były takie w naszej historii, gdzie nie wszyscy byliśmy przekonani, żeby zrobić dany krok. No ale tam powiedzmy, ja byłem przekonany, robiliśmy i tam część się też oczywiście przekonywała, no i to był dobry krok, nie? Tak później po czasie można było zobaczyć, że tak trzeba było. Mówię to po to, że no nie zawsze rady innych są dobre, nie? Tu były ze szczerego serca, ale Paweł pokazał, znaczy mówił, to co wy robicie, nie? Zobaczcie, że Bóg go uprzedzał i Bóg uprzedzał tych ludzi, że tak będzie, nie? No ale podobnie przecież Jezus robił ze swoimi uczniami, ciągle ich uprzedzał, szczególnie bliżej śmierci, no to bardziej uprzedzał ich o swojej śmierci, żeby ich przygotować, żeby kiedy się to stanie, nie było ajwaj, co to się dzieje, Bóg stracił kontrolę, nie, no to taki, tak to się ma odbyć, nie? Taki jest plan, nie? Także trzeba, no, kiedy macie silne przekonanie, że chcecie zrobić coś wybitnego dla Boga, że to jest misja, szczególnie jakaś taka ważna w waszym życiu, no to wtedy, kiedy takie głosy zachowawcze się pojawiają, no to myślę, że można je przełamać, nie? Ale kiedy chcemy zrobić coś takiego ryzykownego w życiu takim doczesnym,
to wtedy lepiej słuchać tych głosów zachowawczych, nie? Bo to nam może ochronić nas przed różnymi głupotami.